Rozdział 5. Święte rośliny. Święte rośliny, rośliny wywołujące wizje i halucynacje, są podstawowym elementem szamanizmu w wielu rejonach świata. Dla mieszkańców współczesnych zachodnich miast idea wizji wywoływanych środkami psychotropowymi może wydawać się aberracją, a nawet pewną formą upadku. Rzeczywiście, pod koniec lat 60., gdy młodzież zaczęła gwałtownie odkrywać środki psychodeliczne, często można było przeczytać w prasie o mistycznych doznaniach sztucznie wytworzonych przez takie narkotyki jak LSD i psylocybina. Panował wówczas pogląd, że takie narkotyki zawsze zniekształcają, odrywając od rzeczywistości. W przedpiśmiennym świecie szamana prawda leży na przeciwnym biegunie. Szaman wierzy, że święte rośliny otwierają drzwi do nieba, pozwalają na kontakt z bogami i duchami i umożliwiają dotarcie do większej, transcendentalnej rzeczywistości. Na przykład dziwaro z Ekwadoru określają znany nam świat jako kłamstwo. Jest tylko jedna rzeczywistość – świat nadprzyrodzony. Nasz język odzwierciedla nastawienie współczesnego zachodniego społeczeństwa wobec tego rodzaju zjawisk. Samo słowo narkotyk jest mocno obciążone uprzedzeniami i często wiąże się je z działaniami potępianymi przez większość. Skutkiem tego doświadczenie narkotyczne, jeśli można to tak nazwać, generalnie nie jest czymś cenionym przez współczesną zachodnią kulturę. W powszechnej opinii istnieje niewielka różnica między świętymi lub psychodelicznymi narkotykami stosowanymi w szamanizmie, a narkotykami zażywanymi dla rozrywki, uśmierzenia bólu lub z nałogu, które są elementem współczesnego wielkomiejskiego życia. Peter Farst w swojej książce Hallucinogens and Culture przytacza anegdotę, która z szamańskiego punktu widzenia rzuca światło na postawę współczesnego człowieka. Farst był świadkiem, jak reporter pewnej gazety w obecności szamana ze szczepu Huichol nazwał peyotl narkotykiem. Szaman odpowiedział krótko: aspiryna jest narkotykiem, peyotl jest święty. Wobec powyższego kwestia roślin halucynogennych używanych w szamanizmie wymaga pewnych wyjaśnień. Choć jak wynika z samej nazwy, są to rośliny toksyczne, jeśli rozumiemy przez to coś, co wywołuje w organizmie wyraźny biodynamiczny skutek. Nie znaczy to jednak, że takie rośliny są zawsze trujące, chociaż niektóre z nich stają się także w pewnych dawkach, np. bieluń, bardzo toksyczne. O ile wiemy, żadna z roślin halucynogennych stosowanych w szamanizmie nie wywołuje nałogu. Trzeba także rozumieć, że te rośliny nie służą jedynie zmianie nastroju, ale mogą spowodować dramatyczną i często głęboką zmianę percepcji. Kolory stają się jaskrawsze, mogą pojawić się duchy. Szamanowi, który wezwał ją uroczyście, święta roślina jawi się jako boska. W jego wizji może pojawić się kosmiczny most lub dymny tunel, pozwalający wznieść się do nieba. Święta roślina pozwala wznieść się do sfery, która jest przerażająca i cudowna, i dlatego nie można jej stosować lekkomyślnie. Z tego względu rytualne użycie roślin halucynogennych nie służy rozrywce, lecz przekształceniu. Poszukiwanie wizji podejmowane jest, by uczyć się lub widzieć, a nie by uciec w świat fantazji. Psycholodzy stworzyli różne terminy na określenie substancji powodujących tak radykalne zmiany w świadomości. Humphrey Osmond, angielski psychiatra, ukuł termin psychodeliczny, co znaczy odsłaniający umysł lub uwalniający umysł, ale wielu woli termin psychotomimetyczny. Substancje tej kategorii mogą na pewien czas wywołać stany psychotyczne o takiej intensywności, że świat wizji lub snu wydaje się całkowicie rzeczywisty. W szamańskich społecznościach tego typu doświadczenia są wysoko cenione. Święte rośliny usuwają bariery między ludźmi a sferą bogów i duchów, od których szaman otrzymuje mądrość i wiedzę. Bogowie wiedzą, święta roślina mówi. Zazwyczaj psychotropowe składniki świętych roślin zawarte w alkaloidach, żywicach, glukozytach i olejkach eterycznych znajdujących się w liściach, korze, łodydze, kwiatach, soku, korzeniach lub nasionach roślin.
Rośliny halucynogenne w naturze najobficiej występują w Meksyku i Ameryce Południowej. Z drugiej strony, z wyjątkiem Amanita muscaria, najwyraźniej przez Aryów z wedyjskich Indii utożsamianej z bogiem Somą, bielunia i konopi indyjskiej, Azja jest stosunkowo uboga w te gatunki roślin. Wydaje się, że w szamanizmie afrykańskim i australijskim znajduje niewielkie zastosowanie. W meksykańskim szamanizmie najważniejszymi roślinami są peyotl, grzyby psylocybinowe i powój, podczas gdy w Ameryce Południowej najszerzej rozpowszechnionym halucynogenem jest napój robiony z winorośli Banisteriopis, zwany ayahuasca, capi, natema. Inne gatunki roślin używane w tym rejonie to kaktus San Pedro, rodzimy tytoń, brugmansia, halucynogenna tabaka zwana yopo i virola. Te rośliny używane są od setek, a niektóre nawet od wielu tysięcy lat. Na przykład Toltekowie znali peyotl już około 1900 lat przed przybyciem Europejczyków, podczas gdy rytualne użycie kaktusa San Pedro, jak zostało ustalone na podstawie jego związków z motywami jaguara i duchowych istot utrwalonymi na naczyniach obrzędowych, wydaje się trwać już co najmniej 3000 lat. Rytualne użycie grzybów psychotropowych w Meksyku z całą pewnością o wiele wieków poprzedza okres podboju, o czym świadczą zachowane do dziś kamienne grzyby Majów. Podczas gdy freski Azteków ukazujące boginię matkę, która personifikuje święty dla Azteków powój lub Ololihkuj, pochodzą z około 500 roku. Peyotl. Wywodzący swą nazwę od azteckiego, sławny kaktus peyotl był pierwszą rośliną halucynogenną odkrytą przez Europejczyków w Ameryce. Związany jest głównie z Indianami Huichol z Sierra Madre w Meksyku, chociaż używany jest także przez Indian Cora i Tarahumara, Indian amerykańskich Kiowa i Comanche oraz w nie tak dawno założonym amerykańskim kościele narodowym, który obecnie liczy około 250 tysięcy członków. Peyotl jest złożoną rośliną halucynogenną, która może wywoływać bardzo zróżnicowane działanie. Jej głównym alkaloidowym składnikiem jest meskalina, ale zawiera również około 30 innych oddziałujących na psychikę czynników. Użycie peyotlu może powodować doświadczenie jaskrawo-kolorowych obrazów, lśniącej aury wokół obiektów, uczucia lekkości i niezwykłych słuchowych i dotykowych wrażeń. Pierwszy szczegółowy opis tego kaktusa przekazał Francisco Hernández, lekarz króla Hiszpanii Filipa II, który dogłębnie studiował medycynę Azteków. W jego pismach czytamy: ten korzeń jest mniej więcej średniego rozmiaru, nie wydający ponad ziemię ani gałęzi, ani liści, ale pokryty pewnego rodzaju włochatością, z powodu której nie mogę go sobie wyraźnie wyobrazić. Mówi się, że szkodzi i mężczyznom, i kobietom. Wydaje się mieć słodkawy smak i być kojąco ciepły. Przyłożony do bolących stawów przynosi ponoć ulgę. Cudowne właściwości przypisuje się temu korzeniowi, jeśli można dać wiarę temu, co powszechnie mówi się o nim. Spożywającym go daje zdolność przewidywania i przepowiadania rzeczy. Nic dziwnego, że z powodu swoich pogańskich skojarzeń kaktus peyotlu był w Meksyku zawzięcie zwalczany przez chrześcijańskich misjonarzy. Ksiądz Nicolás de León pytał tych, którzy chcieli nawrócić się na chrześcijaństwo: czy jesteś wróżbiarzem? Czy przepowiadasz zdarzenia poprzez czytanie omenów, interpretowanie snów lub rysowanie kręgów i figur na wodzie? Czy ozdabiasz girlandami kwiatów miejsca, w których trzyma się bożki? Czy ssiesz krew innych ludzi? Czy włóczysz się nocą, wzywając pomocy demonów? Czy piłeś peyotl lub dawałeś go innym do picia, żeby odkryć tajemnicę lub odkryć, gdzie znajdują się ukradzione lub zgubione rzeczy? Mimo że w 1722 roku Sierra Madre znalazła się pod hiszpańskim wpływem, chrześcijańscy misjonarze na szczęście nie zdołali nawrócić Indian Huichol.
obecnie Indianie nadal uważają kaktus pejotlu za boski, kojarząc rejon, w którym rośnie, z rajem, a samą roślinę z boskim jeleniem lub panem jeleni. Każdego roku grupy chujczoli, zwykle liczące 10-15 osób, odbywają pielgrzymki służące zbieraniu pejotlu, zwanego przez nich hikuri. Prowadzi ich szaman, który jest w kontakcie z Tatewari, bogiem pejotlu. Tatewari jest archetypowym pierwszym szamanem, który poprowadził pierwszą pielgrzymkę po pejotl, a kolejni szamani naśladują jego przykład. Odległość między Sierra Madre a pustynią San Luis Potosi, na której rośnie ten kaktus, wynosi około 300 mil. Chociaż w przeszłości tę pielgrzymkę zawsze odbywało się pieszo, obecnie dopuszczalne jest podróżowanie samochodem, autobusem lub pociągiem. Ofiary modlitwy i akty rytualnego oczyszczenia wykonywane są en route. Sama pustynia Wirikuta uważana jest za mityczne miejsce początku chujczolów. Peter Farst zauważa: ten wzorzec został ustalony dawno temu, w mitycznych czasach, kiedy wielki szaman, ogień zwany Tatewari, nasz dziadek, poprowadził rodowych bogów na pierwsze poszukiwanie pejotlu. Powiedziane jest, że Bóg Ognia stąpił na nich, gdy siedzieli kręgiem w świątyni chujczol i każdy z nich uskarżał się na inną dolegliwość. Kiedy zapytali Boga o przyczynę swych chorób, wielki szaman, ogień, powiedział, że cierpią, ponieważ nie ruszyli na polowanie na boskiego jelenia, Wirikuta. Tak jak czynili to ich przodkowie i dlatego utracili uzdrawiającą moc jego cudownego ciała. Postanowili wziąć łuk i strzałę i podążyć za Tatewari, by odnaleźć swoje życie w odległym kraju pejotlu jelenia. W Wirikuta mieszkają boscy przodkowie Kakauyariksi i boski jeleń, który, jak się uważa, reprezentuje samo życie i którego ucieleśnieniem są święte kaktusy tego rejonu. Kiedy prowadzący szaman znajduje pejotl, oświadcza, że zobaczył ślady jelenia. Potem strzela do niego strzałą ze swojego łuku, tak jakby to był jeleń ścigany podczas polowania. Następnie kaktus zostaje rozdzielony między uczestników pielgrzymki, którzy albo zjadają go bezpośrednio małymi kawałkami, albo macerują i mieszają z wodą, co symbolizuje pory suchą i deszczową. Chujczol mówią, że święty jeleń jest lotem w wyższym poziomie kosmosu i pomocniczym duchem, którego można wezwać podczas ceremonii uzdrawiania. Prem Das, który obecnie w Kalifornii prowadzi Centrum Studiów nad Szamanizmem, opisał uczucia powstające po spożyciu pejotlu razem z chujczol. Kiedy spojrzałem na ziemię, wszędzie wokół siebie widziałem kaktusy pejotlu, które zdawały się promieniować jakimś własnym, szczególnym światłem. Niosłem dwie bogato zdobione indiańskie torby, do których bez trudu nazbierałem co najmniej 100 kaktusów pejotlu różnej wielkości. Zjadłem jeszcze kilka, bezustannie obserwując świetliste i wciąż zmieniające się formacje chmur. W przeraźliwej i przeszywającej ciszy Wirikuty zacząłem płakać, gdyż pomyślałem o moich ludziach, o mojej rasie, z jej bombami atomowymi i bateriami pocisków, gotowymi w każdej chwili zniszczyć wszystkich i wszystko. Dlaczego, dziwiłem się, dlaczego staliśmy się tak wyizolowani i wyobcowani z harmonii i piękna naszej cudownej planety? Usłyszałem odpowiedź, która zdawała się przychodzić zewsząd wokół mnie i powstała w moim umyśle jak wielka, pozaczasowa wizja. Ujrzałem, jak człowiek wyłania się z ziemi, pozostaje na niej przez chwilę, a potem rozpuszcza się w niej z powrotem. Była to tylko krótka chwila i w tej chwili wszystkie nasze żywoty minęły. Potem ujrzałem, jak ogromne miasto wyłania się z powierzchni pustyni pode mną. Istnieje przez sekundę, a następnie znika ponownie w bezkresie pustyni. Rośliny, skały i ziemia pode mną mówiły: tak właśnie, naprawdę takie jest twoje życie i miasto, w którym żyjesz. Z
Zdawało mi się, że pod wpływem pejotlu potrafię spostrzegać i kontaktować się z otaczającym mnie rezonansem czy wibracjami. Zniknęły wewnętrzne bariery, które oddzielały mnie jako odrębną tożsamość od tego mojego otoczenia. Przepełniła mnie nieodparta świadomość, że rodzaj ludzki i cała stworzona przez niego technologia nie są niczym innym jak tylko kwiatami na ziemi. Bolesny problem zniknął całkowicie, a w jego miejsce pojawiła się wizja ludzi i ich technologii jako chwilowych form, poprzez które Matka Ziemia wyraża siebie. Poczułem falę szczęścia i ekstazy, które włączyły mnie w taniec ze wszystkimi formami Ziemi wokół mnie. Krzyczałem z radości i dziękowałem Wirikucie, Don Jose i Huicholom za tak wielkie błogosławieństwo. Grzyby psylocybowe. Botanicy przez długi czas wątpili w istnienie świętych grzybów w Meksyku. W 1915 roku William Safford zwrócił się do Botanical Society w Waszyngtonie, dowodząc, że święte odurzające grzyby nie istnieją. Zostały pomylone z pejotlem. Dopiero Richard Evans Schultz, obecnie profesor nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Harvarda i dyrektor Harvardskiego Muzeum Botanicznego, skorygował to błędne przypuszczenie. W 1938 roku Schultz odwiedził małe miasteczko Huautla de Jimenez w górach Sierra Mazateca. Otrzymał tam okazy świętych grzybów i wrócił z nimi do Harvardu. Wiedziała o nich również protestancka misjonarka i lingwistka Eunice Pike, która pracowała wśród Mazateków. Pod wpływem jej listów i artykułów Schultza opisującego jego badania w terenie, emerytowany bankier Gordon Wasson i jego żona Valentyna rozpoczęli swoją słynną pielgrzymkę, by osobiście doświadczyć świętych grzybów. To właśnie Wasson w roku 1957 swoim artykułem w magazynie Life nadał tej sprawie rozgłosu i opisując, jak określił to własnymi słowami, grozę i cześć rytualnej uczty szamańskich grzybów. Dla tych, którzy nie znają nadzwyczajnych doświadczeń Gordona Wassona, w dalszej części tego rozdziału zamieszczam ich krótkie omówienie. Najważniejszym szamańskim grzybem w Meksyku jest Psilocybe mexicana, rosnący na zachodnich obszarach pastewnych. Chociaż spożywane są tu również inne pokrewne odmiany grzybów. Grzyby psylocybowe wywołują stany odurzenia, charakteryzujące się jaskrawymi i barwnymi halucynacjami oraz niezwykłymi efektami słuchowymi. Właśnie z tego powodu Mazatekowie twierdzą z szacunkiem, że grzyby mówią. Henry Mann, człowiek zachodu, który przez wiele lat żył wśród Mazateków i ożenił się z bratanicą szamana i szamanką w tej społeczności, na szczęście przekazał nam poetycki opis rodzimych praktyk związanych z grzybami. Mann pisze w swoim artykule Grzyby mowy. Funkcja szamanów, którzy spożywają je, jest mówić. Oni są mówcami, którzy wypowiadają i śpiewają prawdę. Są poetami swego ludu, lekarzami słowa, tymi, którzy mówią, co jest złe i jak to uleczyć. Są prorokami i wyroczniami, którymi zawładną głos. Mazatekowie posiadają również intrygującą skłonność do łączenia narodowych tradycji ludowych i mitologii z chrześcijańskimi wierzeniami. Według Humana Mazatekowie mówią, że przez ich cudowne góry światła i deszczu Chrystus niegdyś szedł. Jest to transformacja legendy o Quetzalcoatlu. I tam, gdzie upadła kropla jego krwi, esencja jego życia, tam rosną święte grzyby, które budzą ducha i są pokarmem świetlistych. Szamani Mazateków stosują święte grzyby jedynie do diagnozowania choroby, do nawiązywania kontaktu z duchami powodującymi chorobę. Jeśli nie dzieje się nic złego, nie ma powodu, żeby je jeść. Z całą pewnością nie spożywa się ich dla rozrywki. Aztekowie tak bardzo bali się tych grzybów, że nazywali je Teonanacatl, co znaczy boskie ciało. Obecnie używane są rytualnie nie tylko przez Mazateków, ale również przez Indian Nahua z Puebla i Taraskana z Michoacán.
szczególnie podczas rytuałów religijnych i wróżbiarskich. Grzyby zawsze przyjmowane są nocą podczas rytuałów z towarzyszeniem śpiewów i inwokacji. Interesujące jest, że chociaż grzyby psylocybowe rosną również w Ameryce Południowej, nie mają tutaj tego samego rytualnego zastosowania jak w Meksyku. Powój. Odmianę powoju Rivea Corymbosa Aztecy zwali Ololihkui i uważali za bóstwo. Nasiona tej znanej kwitnącej winorośli zawierają alkaloidy sporyszu związane z kwasem lizerginowym, dietylamidem, lepiej znanym jako LSD. Jednakże działanie nasion powoju zazwyczaj trwa krócej niż doświadczenie LSD i nie przekracza 6 godzin. Spożycie tych nasion, często połączone z nudnościami, może wywołać doznanie jasnych świateł i kolorowych wzorów, uczuć euforii i nierzadko głębokie stany spokoju i relaksu. Obecnie nasiona powoju stosowane są głównie przez zapoteckich szamanów do leczenia chorób lub budzenia zdolności wróżbiarskich. Nim będą mogły być rytualnie spożyte, najpierw muszą zostać starte na kamieniu na mąkę, którą dodaje się do zimnej wody. Następnie ten napój przecedza się przez tkaninę i wypija. Jeśli połknie się nasiona w całości, przejdą przez organizm, nie wywołując halucynacji. Tak jak w przypadku pejotlu, posiadamy wczesny, choć nieco stronniczy opis Francisco Hernandeza, który w 1651 roku napisał o Aztekach, że kiedy kapłani chcieli skontaktować się z bogami i otrzymać od nich posłanie, jedli tę roślinę, by wywołać delirium. Pojawiało się im tysiące wizji i szamańskich halucynacji. Pod względem sposobu działania ta roślina może być porównana z Solanum maniacum z Discordis. Rośnie na polach w ciepłych miejscach. Jak łatwo się domyślić, po hiszpańskim podboju rytualne użycie powoju było zakazane. Mimo to Aztekowie nadal ukrywali nasiona w utajnionych miejscach, by ustrzec się przed wykryciem i prześladowaniami. Interesujący jest również wspomniany już w tym rozdziale aztecki fresk. Niegdyś sądzono, że przedstawia boga deszczu Tlaoka, ale obecnie uważa się, iż jest to bogini matka, pokrewna bóstwu urodzaju Xochiquetzal i ucieleśnienie powoju. Gordon Wasson uważa, że aztecki bóg kwiatów Xochipilli jest również związany z Ololihkui, będąc bóstwem opiekuńczym roślin halucynogennych i kwiecistym snem. Jak na ironię, jakby dla odpokutowania za swoje szatańskie skojarzenia w umysłach hiszpańskich zdobywców. Zapotekowie z Oaxaca określają nasiona powoju chrześcijańskimi imionami, nazywając go zielem Marii lub nasieniem dziewicy. Banisteriopsis. Pnąca się po drzewach leśna winorośl, przez botaników zwana Banisteriopsis capi, wyróżnia się wśród świętych roślin Ameryki Południowej. Napar z jej kory pozwala na bezpośrednie zetknięcie się z nadprzyrodzoną rzeczywistością, umożliwiając szamanom kontakt z przodkami lub duchami pomocniczymi i uzyskanie wtajemniczających wizji. Dziwaro z Ekwadoru napój Banisteriopsis nazywają natema, gdzie indziej zwany jest capi lub ayahuasca, co znaczy winorośl duszy. Przyczyną halucynogennych właściwości Banisteriopsis jest obecność alkaloidów harmala, harmaliny i harminy, dawniej zwanych wspólnie telepatyną z powodu ich rzekomej zdolności do budzenia pozazmysłowej percepcji. Ten narkotyk z całą pewnością stwarzał wielu osób, zarówno tubylców, jak i ludzi zachodu, doznanie lotu duszy oraz jaskrawo-kolorowe i dramatyczne wizje. Szamani stosujący ayahuasca opowiadają o spotkaniach z nadprzyrodzonymi istotami. Konibo mówią, że pomaga im widzieć demony w powietrzu. Również szamani Jivaro mają wizję ogromnych anakond i jaguarów bez końca pędzących przez deszczowy las. Wydaje się, że twierdzenia o wzmocnieniu telepatycznych zdolności mają pewne podstawy. Południowoamerykański antropolog Thomas Reisner opowiadał, że członkowie pewnego szczepu żyjącego w pobliżu rzeki Ucayali we wschodnim Peru byli autentycznie zdumieni na widok obiektów ujrzanych w jasnowidzeniu we współczesnych miastach, których nigdy fizycznie nie odwiedzili. Indianie, którzy często przyjmują ayahuasca, siadają czasami razem
i pijąc ją, wysuwają propozycję, żeby wszyscy zobaczyli coś wspólnie. Na przykład, zobaczmy miasta. Zdarzało się, że ci Indianie pytali białych ludzi, czym są te dziwne rzeczy, aparatos, które tak szybko pędzą ulicami. Widzieli samochody, z którymi oczywiście fizycznie się nie zetknęli. Nogu napój Banisteriopsis stosowany jest do uzdrawiania dusz chorych pacjentów, pytania duchów o przyczynę rzucania czaru lub w przypadku stosowania czarów, by czarny mak mógł zmienić się w ptaka lub inne zwierzę, co umożliwi mu wyrządzenie komuś krzywdy. Jednakże rolą tego świętego narkotyku jest również umożliwienie szamanowi uczestniczenia w jego własnej kosmologii, zjednoczenia się z mitycznym światem stworzenia. Gerardo Richel Dolmatov przekazał szczegółowy opis wizji, jakich doświadczają kolumbijscy Indianie Tucano. Według Tucano, po etapie mglistej świetlistości, poruszających się form i kolorów, wizja zaczyna się klarować i ukazują się znaczące szczegóły. Pojawia się droga mleczna i odległe, zapładniające odbicie słońca. Pierwsza kobieta wyłania się z wód rzeki i utworzona zostaje pierwsza para przodków. Ukazują się pan zwierząt, dżungli i wód oraz gigantyczne prototypy zwierząt lądowych i początki roślin. W istocie początki z samego życia. Manifestują się również początki zła. Jaguary i węże, symbole chorób oraz duchy dżungli czające się na samotnego myśliwego. Jednocześnie słychać ich głosy, dociera muzyka tej mitycznej epoki i widać przodków tańczących o świcie stworzenia. Widać źródło ozdób używanych podczas tańców, koron z piór, naszyjników, naramienników i instrumentów muzycznych. Ukazuje się podział na fratrie i flety. Jurupari obwieszczają prawa egzogami. Poza tymi wizjami otwierają się nowe bramy, a poprzez szczeliny przebłyskują wciąż nowe, jeszcze głębsze wymiary. Dla tych Indian doświadczenie halucynacyjne jest zasadniczo doświadczeniem seksualnym. Wysublimowanie go, przejście od erotycznej, zmysłowej do mistycznej jedności z mityczną erą wewnątrz macicznego etapu jest ich ostatecznym celem, osiąganym przez garstkę, lecz pożądanym przez wszystkich. Najtrafniej ten cel wyrażają słowa pewnego Indianina, wychowanego przez misjonarzy, który powiedział: przyjęcie ayahuaski jest duchowym spółkowaniem. To duchowa komunia, o której mówią kapłani. Banisteriopsis na bardziej podstawowym poziomie uważany jest po prostu za silne lekarstwo, środek leczniczy i sposób uzyskiwania szczególnej wiedzy. Kasi nauchowie uważają wizję za zapowiedzi przyszłych zdarzeń, a sam święty napój za przerażającą rzecz. Traktują go z lękiem i ogromnym szacunkiem. Tymczasem Jivaro są przekonani, że Tsensak, pomocne duchy, zobaczyć można tylko w wizjach wywołanych przez natemę. A ponieważ główną przyczyną choroby są czary, ten święty narkotyk pozwala dotrzeć do źródeł problemu. Niektóre duchy Tsensak stwarzają również pewnego typu psychiczną osłonę przed magicznym atakiem. Tytoń. Ściśle rzecz biorąc, tytoń jest środkiem odurzającym, a nie halucynogennym. Chociaż stosowany przez szamanów w niektórych częściach Ameryki Południowej. Indianie Campa z deszczowych lasów wschodniego Peru łączą tytoń i ayahuasca w szamański sakrament. Lecz tytoń sam w sobie uważają za źródło mocy. Stosowane w nocnych rytuałach połączenie tytoniu i banisteriopsis wywołuje odmienny stan świadomości. Wtedy głos szamana staje się niesamowity. Gdy zaczyna śpiewać, jego dusza może udać się do jakiegoś odległego miejsca, ale same słowa pochodzą od duchów. Jest to trans pozwalający na bezpośredni kontakt. Kiedy szaman śpiewa, powtarza jedynie to, co śpiewają duchy, pisze Gerard Weiss. On tylko śpiewa razem z nimi. Nigdy nie jest opętany przez ducha, gdyż w kulturze Campa nie występuje wiara w opętanie przez ducha.
Następująca pieśń szamana pokazuje, że tytoń jest czczony sam w sobie. Tytoń, tytoń, czysty tytoń, pochodzi ze źródeł rzeki. Kaokiti, jastrząb, przynosi ci go. Jego kwiaty lecą, tytoń. On przychodzi tobie lub nam z pomocą. Tytoń, 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 czysty tytoń. Kaokiti, jastrząb, jest jego panem. Tymczasem szamani wenezuelscy Indian Warao praktykują okresowe głodówki, a potem palą ogromne cygara zrobione z mocnego krajowego tytoniu, który wprowadza ich w stan narkotycznego transu. Wararo wierzą, że ziemia otoczona jest wodą i że zarówno ziemia, jak i ocean przykryte są niebieskim sklepieniem. W głównych i pośrednich kierunkach sklepienie spoczywa na pasmach gór, w których na krańcu świata mieszkają najwyższe duchy Kanobu. Wisharu, szaman-kapłan, podczas transowych podróży wywołanych tytoniem, może odwiedzić te duchy, aczkolwiek jego wyprawa najeżona jest taką ilością przeszkód i niebezpieczeństw, że trudno uznać ją za wartą zachodu. Na początku szaman zdąża do palmy, manaka, szamańskiego drzewa wszystkich Wishiratu, a potem wędruje do serii dołów z wodą, gdzie może się napić i oczyścić. Potem musi oczyścić otchłań, w której jego życiu zagrażają jaguary, aligatory, rekiny i demony uzbrojone w dzidy. Może również spotkać powabne kobiety, którym musi się oprzeć, oraz ogromnego jastrzębia z okrutnym dziobem i trzepocącymi skrzydłami. Szaman nie może ulec ani pokusie, ani lękowi. Jedynie wówczas zbliży się do celu. Kandydat na szamana musi w końcu przejść przez otwór w olbrzymim pniu drzewa, zaopatrzony w błyskawicznie otwierające się i zamykające drzwi. Z drugiej strony pnia słyszy głos swojego przewodnika i towarzysza, gdyż jego duch przebył już to niebezpieczne przejście i teraz zachęca przestraszonego nowicjusza, by poszedł za jego przykładem. Kandydat przeskakuje przez zatrzaskujące się drzwi i rozgląda się po wnętrzu pustego pnia. Spostrzega tam ogromnego węża z czterema kolorowymi rogami i ogniście czerwoną świetlistą kulą na czubku wystającego języka. Wąż ma służącego z ciałem gada i ludzką głową. Kandydat widzi, jak służący wynosi nowicjuszy, którym nie udało się przejść zatrzaskujących się drzwi. Nowicjusz w pośpiechu wychodzi na zewnątrz i znajduje się na końcu kosmosu. Przed nim wznosi się góra jego opiekuna, Kanobo. Tutaj otrzyma własną chatkę, w której będzie mógł zatrzymać się podczas przyszłych transów i zaciągać rady u Kanobo, i w której ostatecznie będzie żył wiecznie po pomyślnym wypełnieniu swojego szamańskiego życia na ziemi. Kaktus San Pedro. Kaktus San Pedro, będący od co najmniej 3000 lat rytualnym sakramentem, jest jedną z najstarszych magicznych roślin Ameryki Południowej. Sławni hiszpańscy szamani w Peru pili napój zrobiony z jego soku i zasadniczo ten proces trwa nadal. Dzisiaj, aby sprowadzić wizję, tnie się go w plasterki, przez około 7 godzin gotuje w wodzie, a potem zjada. W Peru nazywa się go po prostu San Pedro, w Boliwii Ahuma. Sprzedawany na placach targowych zawiera meskalinę. Początkowo wywołuje ospałość i stan sennego letargu. Jednakże potem następuje niezwykłe wyostrzenie mentalnych zdolności. W końcu można doświadczyć telepatycznego uczucia przechodzenia przez czas i materię. Szamani z Peru i Boliwii wykorzystują ten kaktus do kontaktowania się z duchami, leczenia chorób, zapobiegania niebezpieczeństwom, czarów i do celów wróżbiarskich. Eduardo Calderón, peruwiański uzdrowiciel. Niewątpliwie antropolog Douglas Sharon zasłużył sobie na naszą wdzięczność za ukazanie światu Eduardo Calderona, peruwiańskiego szamana, którego kosmologia obejmuje zarówno elementy chrześcijańskie, jak i wierzenia tubylczych Indian.
stosującego w swojej pracy kaktus San Pedro. Sharon po raz pierwszy spotkał się z Eduardo Calderona w 1965 roku, a w 1970 roku podjął u niego naukę. Dzięki temu posiadamy obecnie nie tylko antropologiczne relacje o magicznym kosmosie Calderona, lecz także wyjątkowy film dokumentalny Eduardo the Healer, ukończony w roku 1978. Calderon urodził się w Trujillo w 1930 roku i rósł w hiszpańskojęzycznej rzymskokatolickiej rodzinie. Początkowo chciał studiować religioznawstwo lub medycynę. Później ukończył kurs sztuk pięknych w Limie, opłacając go pieniędzmi zarobionymi na budowie. W następnych latach podejmował różne prace. Był rybakiem łowiącym tuczyka i ceramikiem wyrabiającym repliki starożytnych naczyń dla turystów. Obydwaj dziadkowie Eduardo byli curandero z peruwiańskich gór. I nic dziwnego, że on również odkrył w sobie wewnętrzną tęsknotę w tym kierunku. Według Sharona, Eduardo miał szczególne sny, ponaglające go, by się przygotował. Gdy miał 22 lata, został uleczony z dolegliwości przez ludowego uzdrawiacza. Klasyczna medycyna okazała się w tym przypadku bezużyteczna. Innym człowiekiem, który wywarł wpływ na duchowy rozwój Eduarda, był jego wujek drugiej żony. Ten człowiek również był curandero i stosował zarówno San Pedro, jak i Mesa. Ołtarz zawierający różne magiczne obiekty mocy. Kiedy Eduardo miał 24 lata, rozpoczął terminowanie u niego i przy pewnej okazji został wezwany do chorego kuzyna. Zastosował wówczas szamańską metodę, której nauczył się od wuja. Pozwoliło mu to zostać samodzielnym curandero. Kaktus San Pedro rośnie głównie w rejonie wokół Huancabamba, w pobliżu granicy między Peru i Ekwadorem. Wielu szamanów pielgrzymuje tam, by zdobyć swoje sakramenty. Inni wysyłają przyjaciół w swoim imieniu. Bardziej cenione są cieńsze kaktusy, które kroi się jak chleb i gotuje w wodzie przez kilka godzin. Zwykle nie dodaje się do nich nic innego, choć niektórzy szamani łączą San Pedro z bieluniem. Calderon uważa, że ten kaktus i magiczne zioła w ogóle posiadają wielką szamańską wartość. Te zioła mają swoje duchy, ponieważ podczas nocnych sesji mówią i kierują aktywności w sferę curanderismo. Te duchy mogą udzielić mu rady lub ostrzec go. Jednakże wierzy również, że uzdrowiciel może przekazywać roślinom moc, nasączając je intelektualnymi i duchowymi właściwościami ludzi. San Pedro i inne magiczne rośliny stanowią medium, poprzez które kontakt uzdrawiacza z ziemią zostaje odnowiony w obustronnym strumieniu energii. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów sesji uzdrowicielskich Eduardo jest jego mesa. Ten magiczny ołtarz ma dwa pola, reprezentujące sfery dobra i zła oraz pewnego rodzaju środkowy obszar, sferę neutralną, w której przeciwstawne siły utrzymywane są w równowadze. Te bieguny mesy mają decydujące znaczenie dla uzdrawiającej mocy Eduardo, ponieważ z każdą sferą związane są artefakty o różnej symbolicznej wartości. Mniejsza lewa sfera, związana z szatanem, zawiera na przykład trzy demoniczne berła, podczas gdy w prawej sferze, rządzonej przez Chrystusa, znajdują się artefakty reprezentujące magię pozytywną. Wyobrażenia świętych, święconą wodę, różne perfumy i naczynia z naparem San Pedro. Chrystusowi przydzielonych też jest 8 bereł, w tym miecz świętego Pawła i miecz świętego Jakuba Starszego. Natomiast w środkowym polu znajdują się obiekty magicznie neutralne. Szklany dzban zawierający magiczne zioła, kryształowe zwierciadło i statuetka świętego Cypriana, władcy tej szczególnej strefy. Według Douglasa Sharona artefakty mesy tworzą punkt ogniskowy określonej siły. Wspólnie stanowią projekcję własnej wewnętrznej duchowej mocy Eduarda, która uaktywnia się zawsze, gdy wykonuje przy mesa jakieś czynności połączone z wypijaniem naparu z kaktusa San Pedro.
Sesja uzdrawiania rozpoczyna się nocą, od 10 wieczorem aż do północy. Eduardo wykonuje różne rytualne czynności, a stawianie diagnozy wspomagane wizjami wywoływanymi przez San Pedro może trwać aż do 4 rano. Każda noc tygodnia jest odpowiednia do ceremonii uzdrawiania, z wyjątkiem poniedziałku, kiedy zmarłe dusze z czyśćca mogą błąkać się wokoło. Po obrzędowych śpiewach i inwokacjach, trwających aż do północy, wszyscy obecni spożywają San Pedro. Dla curandero Eduardo ten napar aktywizuje artefakty Messy, umożliwiając mu zobaczenie przyczyny czarów lub nieszczęścia dręczącego jego klienta. Gdy tym magicznym sposobem przyczyna zła została rozpoznana, może zostać następnie rytualnie usunięta. Eduardo otwarcie wyjaśnił Sharonowi, w jaki sposób budzi swoją uzdrawiającą moc. Składam hołd starożytnym, potężnym ludziom, którzy żyli w starodawnych czasach, za ich inteligencję, moc, wielkość, świętym za ich intelekt, osobowość, ich wielką siłę jako filozofów, pisarzy, poetów, żeby pomogli mi intelektualnie przy poszukiwaniu tych niedogodności, to znaczy przyczyn problemów pacjenta, tak abym mógł znaleźć rozwiązanie. Zawsze przywołuję starożytnych, brujos, curanderos, zmarłych i żywych, wzywających ich duchy, ich osobowość. Oni pomagają i podsuwają idee, mogące wyprowadzić pacjenta z transu, ze złej ścieżki, którą być może podąża. Dlatego wołam również do świętego Augustyna, Mojżesza, Salomona, świętego Cypriana, świętego Pawła o radę, o pomoc w chwilach wątpliwości. Eduardo wyjaśnił również Sharonowi, że San Pedro umożliwia mu wizualizowanie i otwieranie szóstego zmysłu, pozwalając mu tym samym na bezpośrednie widzenie psychiki pacjenta. Podświadomość jest wyższą częścią człowieka, rodzajem worka, w którym jednostka zgromadziła wszystkie swoje wspomnienia, wszystkie swoje wartości. Każdy musi próbować samemu wyskoczyć z tego świadomego umysłu. To jest główne zadanie curanderizmu. Przy pomocy magicznych roślin, śpiewów i szukania źródeł problemu, podświadomość jednostki otwiera się jak kwiat. Również Sharon bardzo treściwie podsumowuje ten proces uzdrawiania. Okazuje się, że halucynogenny kaktus San Pedro doświadczany jest jako katalizator, który umożliwia curandero przekroczenie ograniczeń nałożonych na zwykłych śmiertelników, uaktywnienie wszystkich jego zmysłów, projektowanie jego ducha lub duszy, wznoszenie się i schodzenie w nadprzyrodzone strefy, rozpoznanie i zwalczenie źródeł choroby. Gordon Wesson i święte grzyby. Gordon Wesson rozpoczął swoją szamańską pielgrzymkę późno. Urodzony w 1898 roku, pracował jako dziennikarz i bankier, dochodząc do pozycji wiceprezesa w JP Morgan & CEO w Nowym Jorku. Wesson i jego rosyjskiego pochodzenia żona Valentyna czytali meksykańskie reportaże Richarda Evansa Schultesa. Wymieniali również korespondencję z Eunice Pike, tajemniczego grzyba odprawianych przez Indian Mazateków. W rezultacie, pomiędzy 1953 i 1955, trzykrotnie udali się do Meksyku jako pielgrzymi poszukujący Graala, by użyć ich własnego określenia, żeby spróbować uzyskać bezpośredni dowód używania świętych grzybów. Przewodnikiem Wessonów był Austriak Robert Weitlaner, który przez wiele lat studiował kulturę Mazateków. Weitlaner towarzyszył im podczas ich pierwszej wyprawy na mułach do Sierra Mazateca, jak i podczas następnej wyprawy. W czerwcu 1955 roku Wessonowie z córką Maszą i Alanem Richardsonem, przyjacielem i fotografem, przybyli do miasta Huautla. Przez jakiś czas Wesson zastanawiał się, w jaki sposób skontaktować się z szamanami, którzy przypuszczalnie działali w ukryciu i stronili od obcych, a następnie zwrócił się do urzędnika miejskiego Caetano Garcia z pytaniem, czy zna kogoś, kto mógłby pomóc mu poznać tajemnicę świętych grzybów, czyli Ntiksitio, jakie zwali Mazatekowie.
Na szczęście Garcia okazał zrozumienie i zaprosił Wessona do swojego domu w czasie siesty, późnym popołudniem. Kiedy Wesson i Alan Richardson przybyli, zaprowadzono ich w pobliże kanału odpływowego, gdzie święte grzyby rosły na odpadach z zakładu przerabiającego trzcinę. Zebrali trochę grzybów do skrzynki i wrócili do domu Garcia. Następnie Garcia posłał Wessona razem ze swym bratem Emilio jako tłumaczem, by odszukał sławną szamankę Marię Sabinę, która miała poprowadzić rytuał tej nocy. Na szczęście Maria Sabina wyraziła zgodę i powiedziała, że po zmroku przyjdzie do domu Cayetano. W tym czasie liczyła około 50 kilku lat i cieszyła się wielkim szacunkiem społeczności Mazateków jako Uno Señora Sin Matacha, pani bez skazy. Ta pierwsza noc miała być jednym z kilku całonocnych czuwań lub veladas, które ona, Gordon Wesson, Alan Richardson i inni okoliczni mieszkańcy spędzili razem. Tej nocy po przybyciu Marii Sabiny wszyscy wspólnie jedli święte grzyby. Ponieważ Mazatekowie odnoszą się do tych grzybów z czcią, rytuał odbywał się w pełnym szacunku milczeniu w pobliżu stołowego ołtarza. Ojciec Cayetano, Emilio, zamierzał poradzić się świętych grzybów o swoje lewe przedramię, które było zakażone, ale dla Wessona to doświadczenie miało być o wiele wszechstronniejszym wtajemniczeniem. Niezbyt smakował mu cierpki smak grzybów, ale krótko przed północą stało się oczywiste, że zaczynają pojawiać się skutki ich spożycia. W końcu, jak pisze Wesson, opanowały go w pełni i gruntownie. Nie można lepiej opisać tego uczucia, niż powiedzieć, że to było tak, jakby moja dusza została wyciągnięta z ciała i uleciała w przestrzeń, zostawiając za sobą łuskę gliny, moje ciało. Nasze ciała leżały na ziemi, podczas gdy dusze szybowały. Najpierw ujrzeliśmy geometryczne wzorce, kanciaste, a nie okrągłe, w najbogatszych kolorach, takich, jakimi można ozdabiać tkaniny lub dywany. Potem te wzorce przemieniły się w architektoniczne struktury z kolumnadami i architrawami, z wewnętrznymi dziedzińcami królewskiej świetności, wszystko w lśniących kolorach, złocie, onyksie i hebanie, wykonane w najbardziej harmonijny i pomysłowy sposób, z największym przepychem. Widok ten przekraczał zasięg wzroku. Z jakiegoś powodu wydawało mi się, że te architektoniczne wizje mają charakter orientalny, choć zdawałem sobie sprawę, iż nie można utożsamiać ich z żadnym konkretnym wschodnim państwem. Nie były ani japońskie, ani chińskie, ani indyjskie, ani islamskie. Wydawały się raczej należeć do wyimaginowanej architektury opisywanej przez wizjonerów biblijnych. W estetyce tego odkrytego attyckiego świata nie było miejsca dla prostoty. Wszystko było olśniewająco bogate. W pewnym momencie, w słabym świetle księżyca, bukiet leżący na stole przyjął wymiar i kształt cesarskiego pojazdu, wozu triumfalnego, ciągniętego przez stwory dające się pojąć jedynie w kategoriach wyobraźni mitologicznej. Jechała w nim kobieta, ubrana z królewskim splendorem. W naszych szeroko otwartych oczach wizje przesuwały się w nieskończonym następstwie, wyłaniając z siebie kolejno. Mieliśmy wrażenie, że ściany naszego ubogiego domu zniknęły, że nasze nieskrępowane dusze leciały w empireum, uderzane boskimi podmuchami, obdarzone boską mobilnością, która niosła nas wszędzie na skrzydłach myśli. Teraz było jasne, dlaczego w 1953 roku Don Aurelio i inni mówili nam, że te grzyby zabiorą nas tam, gdzie jest Bóg. Dopiero wtedy, gdy aktem świadomego wysiłku dotknąłem ściany domu Cayetano, wróciłem do granic pokoju, w którym przebywaliśmy wszyscy. W trakcie każdej welady Wesson uczestniczył w dwóch podczas swojej wizyty Huautla w 1955 roku. Maria Sabina brała 13 par grzybów, a pozostali uczestnicy po 5 lub 6 par każdy. Maria Sabina objaśniła Wessonowi, że celem welady jest danie pacjentowi możliwości zasięgnięcia rady szamana odnośnie czegoś, co go dręczy, choroby, kradzieży, jakiegoś rodzaju straty lub przyczyn jakiegoś wypadku.
Podczas welady grzyby przemówią głosem szamana. Grzyby dosłownie wypowiadają słowo. Ta wypowiedź zostanie następnie przekazana pacjentowi. Aby uzyskać tę wiadomość pochodzącą z boskiej inspiracji, Maria Sabina i jej córka, która brała podobną ilość grzybów i pełniła rolę asystentki, początkowo nuciły i śpiewały zarówno w języku Mazateków, jak i po hiszpańsku. Następnie wzywały duchy świętego grzyba. Maria objaśniła, jak działa święte odurzenie. Widzę, jak słowo spada. Schodzi z góry w dół. Jakby małe, świetliste przedmioty spadały z nieba. To słowo spada na święty stół, na moje ciało. Łapię je ręką, słowo po słowie. Nacisk Marii Sabiny na słowo potwierdza również Henry Mann, który, jak widzieliśmy, podobnie odnosi się do grzybów mowy używanych przez Mazateków. Należy pamiętać, że mówimy tutaj o świętym języku. To Bóg mówi. Te grzyby są ucieleśnieniem boskiego logosu. Dzięki świętym grzybom słowo stało się ciałem.